Bractwo Kapronowców od 3 lat realizuje program pod tytułem Kurs na Chór. Program skierowany jest do młodzieży szkół średnich. Nagrodą główną jest rejs na przylądek Horn. Program realizujemy na terenie kraju w 3 etapach. Pierwszy etap to spotkania w szkołach, gdzie przedstawiamy młodzieży polską historię morską, historię Bractwa Kapchornowców. Zapraszamy młodzież do testu. Nagrodą w teście jest dwudniowy rejs po Zatoce Gdańskiej. Młodzież uczestnicząca w tym finale pierwszego etapu przygotowuje prace artystyczne, które ma obowiązek przedstawić w szkole. Wybieramy autorów najlepszych prac, zapraszamy ich później na finał wojewódzki i przez 3 lata te 2 etapy były organizowane rokrocznie na pokładach różnych jachtów, a to jest o tyle dobre, że nawet jak ktoś brał 2 razy udział w tym samym programie, to mógł korzystać z innego jachtu i się troszeczkę rozwinął. Pociągnij trochę. Tak się składa, że akurat trafiliśmy w 100-lecie niepodległości Polski, w 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej, nie zakładając tego, ale będzie super finał, krótko mówiąc. Program Kurs na Horn ma misję edukacji morskiej młodzieży od historii powstania w zasadzie floty wojennej, czyli od dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego, który powołał marynarkę wojenną i później handlową, co za tym idzie, poprzez jej rozwój, szkoły najpierw w Toruniu, potem w Tczewie, przeniesiona marynarka wojenna do Gdyni. Także to wszystko akurat tak się składa, że w tym roku na 100-lecie młodzież poznaje właśnie na wodzie bezpośrednio. To już 3. rejs na Horn organizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Żeglarzy Morskich. Pierwszy poprowadził Piotr Kuźniar, drugi Cezary Bartosiewicz, trzeci Marek Padias. A czym jest Horn dla członków załogi? Każdy z nas przyjechał tutaj, żeby osiągnąć jakiś swój mały życiowy cel. Jedni chcieli popłynąć legendarnym już jachtem Selma Expeditions, jeszcze inni chcieli zobaczyć, jak wygląda długooceaniczna fala. Jeszcze inni chcieli zobaczyć pocztówkowy obrazek, widok przylądka nieprzejednanego od strony południowej. A jeszcze inni szukali harmonii ze światem, czy chcieli się z nim pojednać.
Selmo Expeditions przypłynęliśmy tutaj na te wody po raz pierwszy w roku 2007. No i tak już zostaliśmy. Pływamy dookoła Hornu, na Antarktydę. To są fantastyczne wody. Dla żeglarza niezwykle ciekawe. Zmienna pogoda, silne wiatry. Żeglowanie tutaj przynosi dużą frajdę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zauczestniczyć w inicjatywie Bractwa Kaphornowców, Kurs na Horn. To fantastyczna inicjatywa, dzięki której dzieciaki mogą poczuć trochę więcej związku z morzem i przypomnieć sobie o korzeniach, które łączą Polskę z tym morzem. Zapytaj się pana kapitana, czy który dżemik sobie życzy. Piękny ten. Ja będę podawał. Mam życzę, że nie wiem, tak, czy nie siedzisz. Ja biorę to z dołu, bo wiesz, że tam piękny jest. Skwarki są. Tak, skwarki. Proszę bardzo. Kto chciał jeszcze jajeczko? No nie, miało być 5 jajeczek. Ktoś się pytał. Szanek chciał 2. Nie, ja chciałem jedno, jako piątkę, tak? Bo najpierw były 4. Kawkę chcesz ze słoną wodą? Pierwsza warta jest tak. Słuchajcie, tak się tworzy historię. Wszystkie? Tak. Ile będziemy mieli wiatru? Dużo. Prędkości? No. Jakaś tam czwórka taka. Kiedyś żeglarze pływali długie rejsy, to jedli dużo cebuli, żeby nie mieć szkorbutu. Szerzej. O właśnie. Nowakowski. Gracias. Andrzej.
i Darek. Przez to, no i tamto. I do tego, bez tego, nie, tak? Ten cykl ja mam dół tutaj. Tak to bardzo. A góra jest tutaj. Trzymajcie się, chłopaki, do zobaczenia. Na razie. Też. 6-9 kanał na głębokość. Dziękujemy. Dzięki. Biały, nie? No, to tak w lewo trochę, tak w środek tam. Ale już się odkładać. Tak, już możemy. Możemy prawie jeszcze. Jest prawie. Serdecznie was witam. Dotarliście do Maciaszkowa, do Martin Coronado. Żeglujecie po morzach, oceanach. Jeden z naszych ojców, ojciec Herkulan, błogosławił, odprawiał braci Eismontów, Piotra i Mieczysława, a także Wojciecha Dąbrowskiego. Na podróż w nieznane. Jak wiemy, ci młodzi ludzie chcieli podkreślić w ten sposób 50 lat niepodległości Polski. Chcieli opłynąć cały świat. Było ich to jedyne wielkie marzenie. Niestety inne były plany Boże. Nie dokonali tego. Dopłynęli najdalej na wysokość Malvin i Rio Gallegos. Tam odeszli do wieczności. Nie wiemy, w jakich sytuacjach to się stało, ale pamięć po nich została. Powstała tutaj Martin Coronado w naszym polskim ośrodku katolickim, gdzie Polacy ufundowali tablicę pamiątkową, gdzie oddamy cześć tym pierwszym wolnym żeglarzom.
przy tej tablicy pamiątkowej za braci Eismontów, Piotra, Mieczysława i także Wojciecha Dąbrowskiego. Cape Horn, przylądek nieprzejednany, pokonywało wielu Polaków. Jako pierwszy przeszedł tędy nasz najbardziej znany żaglowiec, Dar Pomorza. Wybieramy grota. Ósmego stycznia 2019 roku. Jak Selma Expedition, pod polską banderą, z polską załogą, dociera w to najbardziej magiczne dla żeglarzy miejsce, przylądek nieprzejednany, gdzie spotykają się wody dwóch oceanów. Miejsce, o którym marzą wszyscy żeglarze. Ten rejs jest poświęcony braciom Eismontom, Polakom, którzy w tamtych trudnych latach, latach 60., bardzo chcieli opłynąć świat. Ten wysiłek, ta wielka ich praca niestety nie spełniła się. W 69 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż, której celem między innymi miał być właśnie ten przylądek. Zaginęli w czasie rejsu, nie dotarli tutaj. Wtedy to, w tych trudnych latach, podnieśli na flagsztoku biało-czerwoną banderę z niebieskim otokiem i z herbem orła w koronie. Dzisiaj z tą banderą płynie Selma Expedition, aby uczcić pamięć tych polskich żeglarzy, braci Eismontów, których marzenie się nie spełniło, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Z Pacyfiku na Atlantyk wiódł nasz kurs przez wyjące pięćdziesiątki ten i sztorm. Na pasażu Drake'a nocą straszył lud. Trzeba najpierw się zwrócić do Neptuna, króla mórz i oceanów. I dziękujemy Ci za to, że byłeś dla nas łaskawy i pozwolisz tutaj przypłynąć jeszcze jeden, dwa albo trzy i więcej razy. Załoga Selmy pozdrawia Cię i kłania Ci się nisko. Lewą burdą mijaliśmy Horn. Lewą burdą mijaliśmy Horn.